Cześć, z tej strony Kacper. Zapraszam Was na recenzję odkurzacza bezprzewodowego Viomi A9. Zacznijmy od opakowania. Po otworzeniu pudełka przede wszystkim widzimy od razu instrukcję obsługi. Poza tym jest rura metalowa, szczotka szczelinowa. Mamy także drugą szczotkę z wysuwanym włosiem. Oprócz tego jest stacja ładująca, przyrząd do czyszczenia. Jest także oczywiście sam odkurzacz z budowanym pojemnikiem o pojemności 400 ml oraz z zamontowanymi filtrami. Jest tu także mała turboszczotka na przykład do materaców, a oprócz tego ładowarka sieciowa, szczotka obrotowa z wyciąganym wałkiem, która przede wszystkim sprawdzi się do podłóg. Wielkim wyróżnikiem tej szczotki jest to, że ma ona podświetlenie. Dzięki temu dokładnie widzimy, gdzie będziemy odkurzać. Tak więc, no jak widzicie, zestaw sprzedażowy jest naprawdę bardzo pokaźny. Jedyne, czego może ewentualnie brakuje, to elastycznej rurki, podobna jaka była dodawana do zestawu razem z Dreamy V10. Przechodząc do odkurzacza, zacznę od tego, że ma on moc 23 000 paskali. Zamontowany silnik jest bezszczotkowy, ma on 400 W i pracuje z maksymalną prędkością 100 000 obrotów na minutę. Całość jest zasilana za pomocą baterii o pojemności 2500 mAh. Jest to bateria wyjmowana, więc możemy ją sobie wymienić na inną. W bardzo prosty sposób można ją także ładować bez tej stacji ładującej. Wystarczy, że podłączymy wtyczkę do ładowarki. W tej baterii są zamontowane dwa przyciski. Pierwszy służy do włączenia lub wyłączenia urządzenia, a drugi służy do przełączania między trybami. Trochę szkoda jedynie, że nie mamy jakiejś informacji za pomocą np. diody o tym, jaki tryb jest włączony. Jedyne diody, które się wyświetlają, informują o stanie naładowania baterii. A jak już o tym mowa, to warto powiedzieć, że w zależności od trybu ten odkurzacz będzie pracował przez około 50 minut na trybie podstawowym, przez jakieś 30 minut, gdy włączymy tryb drugi. Najkrócej oczywiście będzie w trybie turbo, ponieważ wtedy możemy odkurzać zaledwie przez 12 minut. No ale coś za coś. Mamy krótki czas, ale bardzo mocne ssanie, więc do bardziej zabrudzonych powierzchni na pewno to się bardzo dobrze sprawdzi. Muszę bowiem przyznać, że Viomi A9 to naprawdę świetny sprzęt. Bardzo pozytywnie mnie zaskoczył, jeśli chodzi o jego działanie. Odkurza dosłownie wszystkie powierzchnie i bez problemów radzi sobie zarówno z takimi codziennymi porządkami, jak również bez przeszkód uda mu się odkurzyć wszystko w przypadku na przykład jakiegoś większego wysypania czegoś, więc tutaj nie musimy się o nic obawiać. To, na co jeszcze zwróciłem na pewno uwagę, to odkurzacz działa stosunkowo cicho. Wszystkie inne testowane do tej pory odkurzacze pionowe na tym trybie turbo działały stanowczo głośniej, no a tutaj mimo bardziej cichej pracy pełna moc jest i tak zachowana. Wszystkie zebrane nieczystości zbierają się w pojemniku o pojemności 400 ml i aby go opróżnić, musimy przycisnąć klawisz od dołu. Wtedy od razu pokrywa się uchyla i wszystkie nieczystości wysypują się do śmietnika. Warto powiedzieć, że mamy tutaj zestaw filtrów, które oczywiście zatrzymują wszystkie resztki pyłków, więc nic nie będzie się unosiło w powietrzu po odkurzeniu. Oczywiście te filtry możemy sobie wyjmować, większość z nich można także umyć, a w przypadku filtrów HEPA możemy je co jakiś czas wymienić. Ogólnie muszę przyznać, że Viomi A9 to kawał dobrego sprzętu. Aktualnie kosztuje w okolicy 800 zł, ale od czasu do czasu pojawiają się różne promocje, gdzie można wyrwać ten sprzęt stanowczo taniej. Warto więc śledzić tą cenę, oczywiście jak zawsze aktualną umieszczam w opisie. Tak więc krótko podsumowując, Viomi A9 urzekł mnie tym, że mamy tu bardzo pokaźny zestaw sprzedażowy. Oprócz tego moc jest duża, dzięki czemu odkurzacz bez problemów radzi sobie z odkurzaniem każdej powierzchni. Podczas moich testów nie było sytuacji, żeby coś się nie doczyściło, coś wymagało ręcznego doczyszczenia. U mnie ten sprzęt w 100% dobrze się sprawdzał. Fajne jest też to, że ta główna szczotka ma podświetlenie, co stanowczo ułatwia odkurzanie, szczególnie w miejscach, gdzie jest nieco ciemniej lub na przykład na schodach. No i oczywiście, jak w przypadku każdego odkurzacza bezprzewodowego, bardzo dużą zaletą jest po prostu to, że nie mamy tutaj żadnego plączącego się kabla, wystarczy nam tylko naładowany akumulator i możemy dosłownie wszędzie odkurzać.
Czas pracy po jednym ładowaniu też jest całkiem zadowalający. Może w tym trybie turbo mogłoby być nieco dłużej, jednak no na tej najwyższej mocy zazwyczaj tak to bywa, że czas pracy jest stanowczo krótszy. A jakie wady tutaj zauważam? Przede wszystkim, tak jak wspomniałem, brak jakiejś takiej jasnej informacji na temat tego, jaki tryb mamy włączony. Oprócz tego szkoda, że nie mamy tej elastycznej rurki i bardzo trudno będzie ją dopasować. Starałem się to zweryfikować z różnymi innymi odkurzaczami. Niestety do tej pory nie znalazłem takiej rurki, która pasowałaby właśnie do tego modelu. Ogólnie jednak myślę, że stosunek jakości do ceny jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie, więc z czystym sumieniem myślę, że mogę Wam polecić ten sprzęt. A co Wy myślicie o Viomi A9? Czy Wam się podoba? Czy korzystalibyście raczej z innego odkurzacza? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Zachęcam również do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale, a tymczasem ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!